Warszawa! Halanek. Wrocław, 4:40. Nie Wrocław. Nie Wrocław, Warszawa, 4:40. Zamarzamy. Przyjechaliśmy o 4:00, mieliśmy być o 4:30. Z myślą, może się spóźni pół godziny, będziemy o 5:00, bo wtedy metro działa. Nie! Dotarliśmy o 4:00 polskim busem. W sumie to propsy za to, że pół godziny wcześniej przyjechał. Szacunek. No ale akurat ale nie dla nas. My nie chcemy. A jak chcemy, to się spóźnię. Tak. I pierw wsiedliśmy do jednego autobusu, ale biletomat nie działał. Pan nam nie chciał sprzedać, bo dwie dychy to są grube pieniążki, więc nam nie wyda. I z myślą, czy dostaniemy mandat, czy nie, to jednak wysiedliśmy i poszliśmy do poczekalni, chociaż jest ciepła. Też plus toalety za darmo, to już w ogóle cud. A teraz chcieliśmy pójść na autobus N44, ale się okazało, że jest na żądanie, pan sobie pojechał. Ale staliśmy centralnie przy tym i już chcieliśmy wsiadać, a on nawet się nie zatrzymał. No i pojechał sobie z myślą, haha, stójcie, martwimy się. No i teraz jest trzecia próba, pewnie nie przyjedzie, tam jest metro i pójdziemy, chyba tak się skończy. Jedziemy do centrum, postawimy sobie przed pałacem 5 godzin, bo nie mam co robić, popatrzymy, o jaki piękny. Dziękuję za uwagę i za martwą sobie. Pałac Kultury. Tutaj mniej istotne rzeczy, tu jest najważniejsze. O, jak zimno! A teraz udajemy się tam do Maka, bo to jest jedyne, co jest czynne. Więc idziemy, bo zamarzamy. To jest Alana pierwsze śniadanie w Maku. Niezłe. W ogóle bym nie powiedział, że to Mak. Czemu? Nie wiem, że tam. Dobra, i Alan ma jeszcze kawę, bo teraz jest darmowa. Jaką sobie wziąłeś? Ja mam. Dobra, ja typowy cebulak, wiecie. No, a teraz moje. Dobra, a to jest moje śniadanie. Ja ze sobą wzięłam jajka, więc mam 3 jajka i coś takiego. To jest pieczywo chrupkie, wieloziarniste z otrębami z Piotra i Pawła. Ma spoko makro. Paskocie, jest dobre. Nie wiem, czy zobaczycie. Chcę nie chcę wyzumować i skład. No nie wiem, ale skład to jest 92% mieszanki zbóż i tu jest, że to krojony pełnoziarniste, kaszka kukurydziana, pszenica pełnoziarnista, jęczmień pełnoziarnisty, owiec pełnoziarnisty, otręby, łuska gryczana i sól. I zaznam wam, ile tego zjem. Z 50 gramów. Może 60. Alan już zjadł i pije kawę. Powiedz, co sądzisz o tym, co jadłeś. Smakowało mi to. Serio. Dziwne, ale smakowało mi. To był muffin bekonowy coś tam. Albo wieprzowy, tutaj jest napisane. Wieprzowy deluxe. Niezłe, ale mogło być większe. I'll take a 6-piece McNugget and a small order of fries. Well, Jasmine, you're like the sweetest tea. You fill my heart with glee. Come on along and rescue me. Well, Jasmine, that's like the deepest sea. No one could disagree. You are my fast food fantasy. Burgers with a little more cheese, and her flurries really make you freeze. She pours the coffee with the greatest of ease, while her smile warms it up a few degrees. She bakes a pie, salted fries, supersize, makes it all look like a breeze. Oh,
Jasmine, if I ask you, would you be my last food squeeze? Jasmine, you're like the sweetest tea. You fill my heart. Kącia Szejk Merker. Siemka, pierwszy raz mnie widzicie, bo wcześniej nie nadawałam się do pokazywania. Wyszliśmy już z siłowni. Ja teraz nie mam rąk. Nie, może nie. Wsadzę do kieszeni. Nie, naleję teraz. W środku mamy białko. I nalewam teraz wodę. Jest dzień. No, w końcu. Nie, tu pokaż, gdzie byliście na siłowni. Nowowiejska, jeżeli dobrze kojarzę. S4. Nowogradzka. Nowogradzka. Jeść. No, coś. Tam jest, za tym budynkiem jest. To ile mówisz, żeby dać mililitrów? 65. Nagrywaj. 150. Mały, zostaw małego chemika. Tyle? Jeszcze. Ale to jest 250. Dobra, jeszcze troszkę. Jeszcze. Ok. Dobra. Postaw eliksir. Czekaj, teraz muszę zakręcić. No i w ogóle mieliśmy trening. Które zaraz zobaczy... Nie, które już widzieli... Nie wiem. I w ogóle dzisiaj spałam w nocy 10 minut. Więc ja nie wiem w ogóle... Czy w ogóle mnie widać? Po co jakoś tak dziwnie trzymasz? Bo... spałam 10 minut. Nie, już nawet nie chcę o tym gadać, bo mi jest szkoda czasu na takie rzeczy. Czekaj, bo to mój włos. I w ogóle dziwię się, że żyję i że egzystuję i że nawet mam się dobrze. Więc poczekaj, brawa dla mnie. Do wieczora. Mocno. Dawno nie robiłam, nie piłam białka. Jeszcze z wodą. Jeszcze z wodą. No to jest taki element czasami, że... Z wodą jest lepsze. Zdrowsze. Najgorsze. Przesadziłaś, moja droga. No okazałeś mi mocniej. Nie prawda. Prawda. Dobra, to próbujemy i które gorsze ty pijesz. A skąd wiesz, wiedziałeś, które jest gorsze? No nie wiem, jak mi to będzie smakowało, to wypiję. Tylko nie wiem, jak mam to pić, bo mi się... Czekaj, trzymaj. Szalony. Szalony? Co to jest za smak? Zobaczmy. Dobra, to wypiję. Aha, sugeruję, czyli... że wanilia będzie gorsza. Nie wiem, ale coś słabe i tak z wodą, no to nie będzie dobre. Dobra, to my pijemy. I będziemy jeszcze jeść banana. I nie wiem, co będziemy robić, więc później odezwiemy. Tak jak mówiliśmy... Aha, ty już zjadłeś, tak? O, to jest ulica Nowogrodzka. I tak jak mówiłam, mamy teraz banany, więc będziemy je jeść. To jest... Patrz, mamy chiquitę! No ty masz. Dziękuję. I patrzcie na to teraz, co teraz widzimy. Nie. Nie. Co to jest? Pałac Kultury. Budynek. I nauki. Więc idziemy teraz w tamtą stronę. Może uda mi się jakąś fajną spotkę cyknąć na Insta. To wrzucę. A jak nie, to nie wrzucę. I? Kebab. I w sumie nie wiemy, co mamy teraz robić, bo mamy... Która jest godzina? 8:15. Wszystko zamknięte. Wszystko jest jeszcze zamknięte, bo chyba te złote tarasy są od 9:10, nie? Więc nie wiemy za bardzo, co robić. Szkoda, że nie możemy... Że nie mamy teraz tego live streamu i ktoś nam nie może powiedzieć, gdzie mamy iść. Nie? Jak widzicie, już jest wieczór. Tak wygląda okolica. Przez chwilę wydawało nam się, że Pałac Kultury zmienia ten swój kolor, ale coś chyba jednak nam się wydawało. No, trochę zmienia. No, tak. Ty myślisz? Po 30 go różowo. Ja wiem, ale on czasami tak zmienia, że wie, że masz cały czas inny kolor. Nie będę wam na razie nas pokazywać, skąd sobie popatrzcie na Warszawę. Ale zresztą teraz zobaczcie, co jedliśmy. Bo jedliśmy... Możesz powiedzieć? Bo to ty wybierałeś. Barn. Średnio nawet. Znaczy wszystko spoko, oprócz bułki, bo ta bułka była... Oj, bułka była okropna, bo to było... Dziękuję.
to było porównywalne do bułki z maka, więc naprawdę średnia. To ona taka mega gruba była i za mało składników do takiej bułki. No i ja po prostu z końca zrobiłam tak, że ten cały dół zostawiłam i zjadłam sobie tylko kanapkę, taką górę zjadłam. Dobra, jesteśmy już w hotelu. W hotelu. To jest hotel czy to jest hostel? Hotel. I my zawsze mamy takie... Pamiętaj, żeby się tu patrzeć. My zawsze mamy takie szczęście. Nie wiem, czy słyszycie, ale po prostu tu jest wycieczka. Dzieci tutaj są. I one tak się drą. A my jesteśmy tak zmęczeni. W ogóle ja już zasnęłam w autobusie. Really? Zaraz nam do pokoju. Ja po prostu wyjdę tam. One zaraz pójdą do pokoju. I one idą spać. Ale zobaczcie, jest godzina. 7.43, ja chcę, żeby dzieci szły spać. No my idziemy spać. To Branocki się skończyło, ale one już nie kręcą mnie. Nie ma już zrobione Branocki? No od roku. No coś ty. To trada. Co te dzieci oglądają? YouTube. Dobra, idziemy spać, dobranoc. Zobaczymy się jutro. Więc mamy nadzieję... Po 12 godzinach snu. Tak, mamy nadzieję, że... Że ten vlog wam się podobał. I że będziecie z nami jutro. Jak taka mała dziewczynka to powiedziałaś? A tam mam paznokcie? What? Pokaż dzieciom po drapie. Do krwi i zobaczymy co są. Okej, dobra. To trzymajcie się i do zobaczenia. Pa! Jo.